Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku nowej serii Let's Play Farming Simulator 2015. Jest dzisiaj z nami Patryk Pulper 35. Witam. Oraz Husky. Witam. To jest pierwszy odcinek, więc zaczynamy na nowej mapce Westbridge Hills. Na początku oczywiście żniwa, więc chłopaki, ruszamy. A tak chciałem cię uświadomić, że ta mapka jest już stara. Stara jak twoja stara. Nie mogę jej tego mówić. Ja po co ty tyle mówisz o mojej starej? No to jest ruda. Chyba ty. Eder, podnieś. To jest zespół żniwny, nie uczyli cię, Husky? No właśnie. No, spoko, pomyliło mi się. Ale pana z Centrum Kształcenia Praktycznego powiedziałem dobrze, zespół żniwny, a wtedy Krzysiu powiedział źle, bo powiedział Heder. Tak, dobrze, już się tak nie chwal. Ale seryjnie, brawo, brawo Husky, daję ci za to 10 punktów, Magda Gessler. Dzięki człowieku. A teraz Husky, co nam ugotujesz? Kości? Parkóweczkę. Ty jakąś padninę przyciągnął, nie? Ty flaszkę od krowy, albo od swojej starej. Ej, Husky, powinieneś sobie zmienić nazwę na wilkołak, a nie Husky. Tak. A Sochoś powinien sobie zmienić nazwę, nie do chyba na kolba. Czemu powinien Sochoś? Popsułeś to wszystko. Dobra, to już tego się nie wydnie, to już tak zostanie. Nie, masz to wydzień. Nie. Dobra, a tak serio to... Nie. Powiem wam, że to kręcimy chyba już za 30 raz. Nie, dobra, ale masz wydzień to. Dobra, może wydnę. Nie może, tylko masz wydzień. Nie rozkazuj pedale. Jesteś. Tak jak wspomniałem, nagrywamy to chyba z 30 raz. To wszystko przez niektórych osobników. Przez Adama oczywiście. Tak, przez ciebie. No właśnie. Ty chyba ty żeś Spidermana puszczał na YouTube. Nie, ty żeś z tego pulpeciki oglądał. I gutka. Tam jest i gutek. Właśnie. Husky to gutek i koniec tematu o nim. Ja jestem gutkiem. Aha. A jeszcze przed drugą mówiłeś, żeby nie mówić o gutku, bo nas pozwie. No, bo może. Ty jesteś tak rudy i zawsze też uważa, że jest porąbany. Husky, to co mówimy prywatnie w szkole, to może mówimy prywatnie, a to idzie w świat, to wiesz. Spoko, cenzura. Dlatego wszystko, co teraz powiedzieliśmy, będzie pip. Będzie wielką pipą jak Husky. Wow, ale to przekierowałeś na mnie, brawo. Przyznaję ci 10 widzisz, punktów. Brawo, ja. Ja mu daję minus 10, także wychodzi na 0. No i dobra. No, tam opowiedzcie coś chłopaczki o sobie. Motowidła mi się kręcą do przodu. Kosy boczne nie chodzą, w ogóle stoją. Koła się ledwo kręcą, chyba są za ten zapiekły się, nie? Stoi jak a twoja kolba. A stara nie ma rączek. W ogóle ten tłumik to mi wybuchł, bo mi siecią go ten... Bo siecią mi tam głowę napchał, nie? Nie mogło... spaliny nie mogły wylecieć do wybuchu, nie? Turbiny nie trwało. A tyłok czwarty, nie, piąty. Nie, bez tego nie kręć, bo to normalnie ja się mogę... Ale Husky, spokojnie. Jeszcze nie czas na stawianie kolby. Jezu. Na razie tylko kosimy strąki. Dokładnie. Mam twoją starą. Nawet kukurydzy nie mamy zasianej, a ty co? Już studujesz? Nawet jeszcze krów nie ma, a ty już zaganiasz je do stada. Do łobory. Tak. Kurde, chory. Husky, a weź nam opowiedz o tym wypadku. Jakim wypadku? No to o tym wypadku twoim. No twoje starak się wyjebała, kurwa. To kotło. Nie, to nie ten wypadek, to ten wypadek. Ten drugi. To ten, no. A, ten jak czyli jak cię tir potrącił i zdobyłeś upośledzenie mózgowe. To twój wypadek miał być. Ten, a po co mam opowiadać, jak jestem zdrowy jak rybka? Gdzie taki ziomek wyciągał z niego, taki stary, gruby. No, a Patryk jest rudy. Przerywać te rundy. Jak tam wam
dziewczynki idzie. Jakoś tam leci. A ty jesteś Anną Grodzką. Anna Grodzka z ciebie. Z Haskiego wiem o tym. No może i ta. A ty jesteś sędzia Anna Maria Wesołowska. Ty, wolę być sędzią Anną Marią Wesołowską od urodzenia, niż być facetem i się zmienić w kobietę. Patryk, przecież ty jesteś kobietą. Przykładem pierwszej klasy i... Patryk, wiem, że twój rozwój zatrzymał się w pierwszej klasie podstawówki, no ale... No i dobrze, ale się chociaż rozwijałem, a ty odkąd byłeś w ruchu matki, nie? To twoje DNA się nie rozwijało, bo już stwierdziło, że i tak wyjdzie głupi i nie ma co. To jakbyś nie zauważył, to nie potrafiłbym mówić, dało, nie? Akurat to ci dało, bo żart. Akurat to przejęłeś, nie? Dobra, spaliłeś. No i dobra, to oboraj, bo się rzepak spali. No i teraz cisza przez Haskiego. Ej, Husky. A tam? Czarnia ci odkręciła i bruzdy robisz na polu. Ja robię bruzdy na polu, jeszcze czego? No zobacz, że ci się czarnia odkręciła. Nie rozumiem, o co ci chodzi. No sieczkarnia od kombajnu, ta tylnia ci się odkręciła i bruzdy na polu robić, no. A jest przednia sieczkarnia w kombajnie? Ty, no nie. Chyba rozdrapniesz. Zapniesz tą przystawkę do kukurydzy zapniesz z docinaczem, to będziesz miał sieczkarnię w przodu, no, nie? No, na pewno, nie. A, zapomniałem, że ty takiej techniki na oczy nie widziałeś, sorry. Ty nawet nie wiesz, co mówisz, synek. Właśnie Adam wie więcej o ciebie. Kto ma tu prawo jazdy? O, właśnie pytanie. Ale ma się czym podniecać. No mam. Jak ty, koń zaletą. Ja przynajmniej mam znajomości, to jak ty. Znajomości, tak. To się chwal tym, że ci twój wujek wyrobił lewe prawo jazdy. Tak, właśnie Sieciunowi wyrobił jego wujek lewe prawo jazdy. Fajnie? Niech to usłyszy miliard. Ale on ma normalnie zdane prawo jazdy. Ale Patryk wie, że ten odcinek obejrzy tylko jedna osoba? No pewnie tylko my. Nie, tylko twoja stara. No może ty. Może tak być, wie? Powie, że mój syn to idiota. Nie, prędzej powie, synu, z kim ty się zadajesz? Przecież to nie dojeby mózgowy. Nie mniejsze od ciebie. Nie mniejsze? Nie większe znaczy. A no widzisz, spaliłeś, haha. Jak kurczaka wczoraj. Serio? Nie. Znowu Husky skończył i zapadła cisza. Ten dzisiejszy let's play 15 minut. Staramy się z zegarkiem w ręce. W ręku. W rękach. W ren? Jakim ren? Ren to jest faza snu. Nie, renta to jest coś, co trzeba będzie zabierać dziadkowi i babce. Ty już to robisz. Jak Ferdekiewski. Dzieciom on sprzedaje zboże? No, cały czas. To lub, to sprzedawaj. A ile już kasy jest? 185 tysięcy. I chyba kupię trzeci kombo i będę z wami ciął. Nie kupuj trzeciego kombajnu, tylko lepiej kup ten. Przyczepę samozbierającą. Ale mi stać i na to, i na to. A no tak cię stać, to kupisz. Znaczy najpierw kupię przyczepę samozbierającą, a potem jak mi będzie stać, to kupię kombo i trzeci. Ty, ale jeszcze też trzeba też kupić ten siewnik taki, ten co ci uprawia glebę i sieje, wiesz, ten... Potingera. Ten z modów? Nie, Watersteida. Nie, tego oryginalnego można. A po co? Bo ono... Bo nie, to lepiej tego kuna kupić, ten siewnik. System bezorkowy będziemy stosowali. Nie, będziemy właśnie orać.
Ale to za długo schodzi, w Ameryce nie stosują takich rzeczy. A my mieszkamy w Polsce. Ale to jest mapa amerykańska. To nie są Niemcy. Co? Nie. To nie są Niemcy, żeby bezarkowo siać. No tak, tylko że mój sąsiad sieje bezarkowo, brawo Husky. No. Albo tamty, żeby ciekawiej było i nie musiał, żebyś nie musiał wycinać tego, to ten, to muzykę tam podgłośni przecież. W ogóle nie będzie muzyki, zacznijmy od tego. No dobra, no to akurat jeden kawałek go wgrasz, nie? I będzie takie... O, ten Spider-Man, co oglądaliśmy. No właśnie, to dodać będzie, że to jest taką jaja. To będzie luksusowe. Bo tak w ogóle to jeszcze Patryk Pulpet to jest normalnie modelarz, modeluje obiekty do LS-a. I tą kokosianą dupę podskakującą w tym filmie. Husky, ja się zastanawiam, czemu my z tobą gramy? No dobra, sorry. To w ogóle nie miało... Nie wiem, po co w ogóle to powiedziałeś ty. Bo to nawet nie miało sensu. Ale co? No to, że on powiedział o tej dupie. Co? No bo on też mi opowiadał o dupie. No bo to nie było sensu w ogóle. No właśnie to nie miało sensu i tak się zastanawiam, po co on to mówił. Bo to Husky. A, tego nie mogę. Adam, 85% mam. No to zaraz dopiero 48. Ale jestem na drugim brzegu, podejdź. No zaraz to poczekaj, to jadę do brzegu. Dobra, to mi się może zmieścić. Jezu, co ty odwalasz, człowieku? Kreski, bo tam jechałeś. No ba, jeszcze mnie pociągnęłeś. Ale to ty popychałeś, a nie. No bo ty wolno nie jeździsz. Jeden ciągnie, drugi pcha, ja nie mogę. Jakie pedalstwo. 9. Patryk nie komentuje. Dobra, jak u chłopaków, Witku. Zatknęło mi. Co ci zatknęło, Husky? Wytłumacz się. Zatknęło dupę, ścisnęło. Kurde, ale daleko wy jesteście, ale już pędzę do was. To ci aż w górę otworzy. To nawet koguta włączy, żeby na Let's Play ładnie wyglądało, patrz. No, ja też włączę. Ale przecież nie będziesz wysypywał, to potem masz włączać koguty. To też racja. Husky, ale ty jesteś rudy. Ja już nie komentuję, bo wiesz co, brakuje mi słów na ciebie i po co mam strzępić język. Co masz robić z językiem, Husky? Co? Co masz zrobić z językiem? Szczepić? Tępić. A, tępy jesteś. Trzępić, a nie tępić. Dobra, Husky, nie spinaj. Ty, ominąłem trochę, bo Adam jechał. Będziesz to poprawiał. No właśnie poprawię. Tak. No co ty robisz, Adam? No ja stoję w miejscu. Jakie lagi miałeś chyba ty? No Patryk, miałeś dedyka załatwić i co? Właśnie. No i ty. I taki ziomek poszedł i... I dobrze. Trzyma się tak. Na godzinę. 15. Dobra, odjedź już. Rozłóż rufę. Rufę? Lufę powiedziałem. A, lufę. W odpowiednim momencie odpowiedni śmiech. Husky, ile masz procent? 59. No to możesz Husky mi wysypać. Nie używa procentów, bo mu nikt nie pozwala. Hmm.
Ej, Husky. Słucham cię, mój wierny kompanie. Tak mi się wydaje, że ten, że... koło prawe, tylnie ci się zapiekło. No ja już tego nie komentuję, bo dla mnie to nie jest śmieszne. Dobra, ale bardzo realistyczne. Ale bardzo realistyczne, bo wiesz, bo to Husky jeździł, nie? Siedziun. I co? To realistyczne bardzo, bo to Husky jeździ, a co, czego on by nie dał, to by popsuł. Jak ty? Właśnie, ty też psujesz tujku. No co popsułem na przykład? Koło w Forschmicie. To będzie trzeba wyciąć. Tak, to wytnę, ale taką serio. Ty, ale tam to poprzednie, co ci mówiłem, też wytnę. No wytnę. Znaczy zastąpię to muzyką. No. A to weźmy się, kontrolujmy od tego, bo... A Gutka wycinasz? Nie. Bo Gutek to chuj. Ja tego nie wytnę. Być bez przekleństw. No nie wycinaj tego. Jakby coś, to mówi to Patryk Pulpet 35, który robi mody i nie umie dodać go na LS Word i za to dostawał bana. Nie, bo to Gutek je dodawał, a to debil i nie chciał mi dodawać. Nie no, normalnie nie możesz. I Husky, dlatego że nie możesz, to słychać w tle. Ten chłopaczki, a może kupimy sobie ten oficjalny dodatek? Nie stać mnie. Ty biedaku. Biedny jestem. Jak kurde, każdy z nas. Nie warto wydawać na takie cudne okazje. Przecież masz mody, no to na co ci to? No ale wiesz, oryginalny to oryginalny. Wystarczy mi, że teraz jeżdżę oryginalnym kombajnem z oryginalnym headerem na oryginalnym polu z oryginalnym rzepakiem. A jest nieoryginalny rzepak? No nie. A ja jeżdżę na oryginalnej mapsy z oryginalnym rzepakiem, na oryginalnym polu, ale z modów kombajnem. A ja jeszcze jeżdżę z oryginalnym downem w świecie realnym. A ja jeżdżę z oryginalną kolbą w świecie realnym. Weź ty, uspokójcie się, człowieki, ja pierdzielę. Ale to on zaczyna. A ty możesz skończyć. No dobra, spoko. Nie, on nie jest na tyle mądry, żeby to skończyć. Ten. To teraz co kupujemy? Bo przyczepę samozbierającą już kupiłem. Jaką? To kup drugą przyczepę samozbierającą. Po co? No bo tam dwa będziemy wybrali. Nie? To jaką? Fajną. Bergmana? Co? Bergmana? Nie. Jakąś z modów, Husky. Nie wiem, już mi się skończyły opcje. Bergmana tylko jedną wymieni, bo już mi się skończyły opcje. No, ja jeszcze mogą być Kutingera, Jotkina. I Bergmana. Kutingera pewnie. Wiecie on. Co? Kutingera? Tak. No widzisz. A jaką ona ma pojemność? A nawet nie wiem, 60 chyba 5? To dobrze. Ale wiesz tylko, jak masz nie 65 tysięcy, tylko 65. To jak tak to źle? Czemu? Naprawdę wchodzi 4000, a na przyczepę będzie wchodziło nawet nie tyle, co notatki z LS-a 13. A notatki z LS-a ile wchodziło? 70. No widzisz? To jest taka duża taczka. Taka duża taczka. Na taczki wchodziło 70. Dobra, ziomeczki. Na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i co tam sobie jeszcze chcecie. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. A teraz, chłopaczki, żegnajcie się. Oczywiście, jeszcze dodam taki plusik do tego, co powiedział kolega, że jeżeli dacie nam łapkę w dół, to my wam damy też łapkę w dół. Gratuluję, Patryk. Teraz żegnajcie się, chłopaki, i kończymy. Żegnam was. A i nadmienię jeszcze, że ten rzepak dotniemy poza odcinkiem, a od
Następnego zaczniemy z czymś innym. Nara.